Chciałam panu przeczytać to, co napisała Marta Kaczyńska, córka prezydenta Kaczyńskiego. Pyta tak, jak to możliwe, że Boeing lądował na twardym pasie, a tu 154 rozbił się po uderzeniu w błoto? Myśmy mieli samolot skonfigurowany do lądowania, tylko bez podwozia i manewr podejścia do tego lotniska był precyzyjny do końca i wiedzieliśmy, w którym momencie dotkniemy i jak delikatnie dotkniemy. Natomiast myślę, że tu 154 tam piloci w momencie, gdy zobaczyli ziemię i byli nisko nad tą ziemią, starali się umknąć po prostu, uniknąć tego zdarzenia, bo to nie był pas. Mieli większą prędkość i bodajże przypadek taki sprawił, że akurat tam w trakcie tego manewru uniknięcia kontaktu z ziemią uderzyli skrzydłem w grubsze drzewo, w sosnę i to spowodowało, że odpadła im końcówka skrzydła. No i tak nierówne po prostu w tym momencie siły na tym skrzydle, gdzie było całe i na tym, które było skrócone o tą końcówkę, którą stracili, to powoduje, że już nie mieli szans dalszej kontroli po prostu sterować tym samolotem. No i on się przechylił, bodajże z tej oceny wyszło nawet, że jeszcze w powietrzu wykonał pół beczki. Także bez możliwości kontroli po prostu skuteczność sterów była za słaba. My do końca mieliśmy cały sprawny samolot, z wyjątkiem tego, że nie było podwozia. I tak jak pan mówił, lepiej było, że w ogóle się nie wysunęło podwozie, niż by się częściowo wysunęło, bo wtedy by samolot by się przechylał. Tak, łatwiej. Potem jeszcze analizowałem sobie to, co powiedziałem. Gdybyśmy mieli niesymetryczne po prostu sytuacje, jeden wózek by wyszedł, po prostu jedna goleń z wózkiem, z kołami by się wysunęła, druga nie, no z kolei to przez jakiś czas by nam ułatwiało, bo moglibyśmy na tym wózku hamować i silnikiem, który był zawieszony ponad ziemią od strony tego wózka, który by wyszedł, ale to jest tylko czysta teoria, tak przypuszczam. Szybciej byśmy wytracili prędkość, natomiast w momencie, gdyby już, bo tutaj utrata siły nośnej przy hamowaniu spowodowałaby, że skrzydło by nam i tak opadło na ziemię. Podparlibyśmy się tą częścią samolotu, po której stronie nie było tego koła, no ale większość energii byśmy już zdążyli wytracić, a jeszcze mało tego, to hamowanie do końca no, pozwalałoby w jakiś sposób kontrolować przemieszczanie się wzdłuż po prostu obranego kierunku, a nie dowolne tam tak zwane po prostu wypadnięcie z pasa, czy cyrkiel, czy wręcz jakieś tam kołowrotek tego samolotu. Nie, trudno mi zgadnąć. Na symulatorze ten samolot, jak ćwiczymy taki manewr z niesymetrycznym lądowaniem, z niesymetrycznie wypuszczonym podwoziem, na przykład tylko przy jednej goleni, lewej czy prawej, to z hamulcem, rewersem i sterem nie jesteśmy w stanie tej końcówki utrzymać. Ten samolot nam wypada. To znaczy symulator imitujący zachowanie samolotu daje takie po prostu wrażenie, że nie można tego utrzymać na pasie.